Cześć, mam na imię Sandra, ale błagam, mówcie do mnie po prostu Sandrix. Jestem indywidualistką, jestem inna, wyjątkowa i tej wersji się wszyscy trzymajmy. W swoim życiu przeszłam bardzo dużo. Wada wrodzona rąk, później rak kości, amputacja lewej nogi, bla, bla, bla. Mogłabym wymieniać naprawdę dużo. Ale nie boję się niczego. Przez te doświadczenia stałam się bardziej parta, pewna siebie i wiem, że teraz mogę dosłownie wszystko. Czasu nie cofnę, ale mogę się od niego wiele nauczyć. Nie boję się przyszłości. To ona ma się bać mnie. Cały czas powtarzam wszystkim. Uśmiechem zdziałasz wszystko. Wystarczy chcieć. Świat stoi otworem. Ktoś może pomyśleć, że zwariowałam, że jestem aż nad podziw po prostu pozytywna. Może i tak, niewątpliwie, ale mam w tym swój cel. Chcę pokazać ludziom, że nieważne jak bardzo by nie byli inni i wyjątkowi, to powinni być sobą, nie powinni udawać, powinni robić to, co kochają. Często ludzie się mnie pytają, skąd moja pozytywna energia? Nie wiem. Zawsze taka byłam? Powiem krótko. Jestem człowiekiem zagadką. Jeszcze ja sama siebie nie poznałam. Mam jeszcze wiele twarzy i jeszcze nie raz was zaskoczę. Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że mam podwójną naturę i po prostu za mną się nie nadąży. Życie traktuję jak film, a ja gram w nim główną rolę i przyjmuję różne postacie i różne osobowości. Raz wesoła, urocza, pozytywna, urocza dziewczyna, ale też często jestem mroczna. Mam swoje tajemnice, ukryte uczucia i drugie odbicie swojej duszy. Pytasz, czy kiedyś się poddam. Odpuszczę, może przestanę walczyć, przestanę być sobą, przestanę być upartą, wyjątkową. Sandrix? Odpowiem prosto. Nigdy. Będę zawsze sobą i będę inspirować innych. Jestem panią swojego życia i to życie ma mnie zachwycać. Thank you.